Ten śmieć to jest taki lekki, minimalny, taki wiecie, w jednej milionowej promila DPS-czek. No ale zacznijmy od początku, bo to jest kolejny boss z dwoma zmieniającymi się fazami. Faza pierwsza. Tankowie krótko, zmieniacie się co 2-3 staki Shadow Woundsów. Przez fazy co jakiś czas napierdala was AOE jak coś. Im więcej boss ma many, tym mocniej napierdala. I leży, uwaga. Teraz najważniejsza mechanika całej walki. Kilku graczy dostaje debuffa, który po 6 sekundach wybucha, zadaje damage dookoła i zostawia plamę fioletową. Zostawiacie jedną plamę blisko mylasów. Na chuj zapytacie. Po pierwsze, boss kastuje co jakiś czas anihilację, która zabija, jeśli nie wejdziecie do fioletowego kółka. Po drugie, stanie w fioletowym regeneruje bossowi manę, więc wchodzicie, koniec kasta, wychodzicie. Po trzecie, boss spawnuje na ziemi gówno, które przyciąga was do siebie i chwilę później wychodzi z niego ad. Żeby zabić ada, trzeba mu zbić manę. Robi się to po prostu napierdalając go po głowie. Ad nie może stać blisko bossa, to jedno. I drugie, ad co jakiś czas kastuje i tu znów w grę wchodzą fioletowe kółka, które silencują każdego, kto w to wejdzie. Wprowadzacie ada do kółka, przerywać mu to cast i go wyciągacie z niego. Co jakiś czas poleci też w stronę jakiegoś mylasa cast Black Wingsów, który odrzuca wszystkich do tyłu na obszarze, w nieważne kurwa jakim obszarze, masz z tego po prostu wyjść i kropka. Gdy boss wyssie już odpowiednią ilość many z chuja i wbije jej 100%, to zaczyna się faza druga. Boss wpierdala się na środek, odpala sobie obsidian skin, który sprawia, że zadawanie mu damage'a napierdala również was, więc musicie uważać, żeby sami siebie krytem nie zajebać. Faza polega na tym, że musicie mu zbić manę do 0% w 60 sekund, bo inaczej wypierdoli was kurwa w kosmos. Biorąc pod uwagę, że boss reflektuje damage, to healerzy macie tutaj w chuj do leczenia, ale spokojnie słuchajcie dalej. W trakcie fazy po pomieszczeniu spawnują się orby, które lecą w stronę bossa. Gdy do niego dojdą, to regenerują manę, więc mobilne klasy jak Monk czy Demon Hunter wysyłani są po to, żeby te orby sołkować. Osoba, która wysołkuje, dostaje buffa, takie niebieskie duże kółko. Zapierdalacie z tym do rajdu, gdyż każdy gracz w jego zasięgu dostaje w chuj regeneracji many i co najważniejsze, w chuj zwiększony healing dom. Oprócz tego gracze będą dostawali debuffa Drain Essence, fioletowe gówno pod nimi, które regeneruje bossowi manę i wpierdala manę graczom w pobliżu. Osoby z tym wypierdalają od grupy, dostają szybkiego dispela i wracają. Dispel zadaje obrażenia ludziom dookoła. Jeśli jesteście pewni siebie, to możecie próbować dispelować od razu bez spierdalania pierw od grup, zależnie od healingu. Ogólnie to chcecie przebić drugą fazę jak najszybciej, gdyż im dłużej w niej siedzicie, tym więcej boss napierdala w fazie pierwszej. No i to jest cała walka, powtarzamy kilka razy fazę pierwszą, drugą, oraz zabijamy skurwysyna. MBL odpaliliśmy na starcie. Jak wam będzie lepiej, to musicie sami zobaczyć. Jeśli się podobało, to gościu kurwa zajeb suba i komentarz z lajkiem, a w opisie masz zajebiste rzeczy typu linki do social mediów, Discorda, jak i 10% kod zniżkowy na produkty Rogat. No i link do Twitcha.